które zostało tak naprawdę spowodowane odruchem serca. Dzień dzisiejszym rano postanowiliśmy wspólnie z władzami uczelni, że spotkamy się z wami, studentami z Ukrainy. Spotkamy się jako studenci, pracownicy, ale także jako zwykli ludzie, po to, żeby powiedzieć wam, że jesteśmy z wami bardzo blisko. Pozwólcie państwo, że powitam naszych specjalnych gości. Nie spodziewałem się tego, że z takim zaangażowaniem tak to się stanie. Witam parlamentarzystów, posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana posła Waldemara Andzela. Witam serdecznie. Nakryjmy bramami, bo naprawdę to się należy. Dzisiaj mamy się rozmawiać. Witam serdecznie pana posła Jarosława Piętę. Pozwólcie państwo, że powitam również panią dziekan profesor Katarzynę Szczepańską-Boszczynę, pana prodziekana Jacka Urodę. I celowo na końcu, aczkolwiek niecelowo ze względu na pełnione stanowisko i funkcję, pana prorektora do spraw rozwoju, pana Marcina Lisa. Pozwólcie państwo, że teraz przekażę głos panu prorektorowi. Szanowni państwo, to ważna chwila dla nas. Myślę, że Wyższa Szkoła Biznesu chciałaby poprzez ten gest solidarności wyrazić duże wsparcie dla studentów Ukrainy, ale myślę, że dla całego państwa ukraińskiego, i chcielibyśmy w ramach tego dzisiejszego spotkania jasno dać sygnał, że cała społeczność akademicka Wyższej Szkoły Biznesu jest z wami, trzyma kciuki za to porozumienie, które jest negocjowane. Liczymy, że ono dojdzie do skutku i w końcu ten koszmar, który jest na Ukrainie, się skończy. Liczymy również, że to będzie duże wsparcie również dla naszych studentów, których mamy sporo na naszej uczelni, i myślę, że poprzez ten gest chcielibyśmy to jasno wyrazić. Trzymajcie się, jesteśmy z wami. Nie możemy pozwolić na to, żeby dążenia obywateli Ukrainy były w taki sposób niszczone. Nasza historia przyszła w różnych kierunkach. Ale dla mnie Europa zawsze była i jest i będzie z Ukrainy. A Ukraina ma swoje miejsce w Europie. Moi kochani, myślę, że słowa nie wyrażą tego, co każdy z nas czuje, ale jest jedna rzecz chyba najważniejsza. Chciałbym, abyśmy minutą czy chwilą ciszy uczcili wszystkich tych, którzy zginęli na Ukrainie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, rozdaliśmy przed chwileczką takie małe świeczki. Prosimy, aby je w tej chwili zapalić. I aby poczuć ten klimat braterstwa między narodem polskim oraz narodem ukraińskim, wysłuchajmy również hymnów obydwu krajów. Thank you.
Bardzo bym prosił, aby na moje hasło, abyście skierowali kolor żółty i kolor niebieski w kierunku nieba. A teraz, Szanowni Państwo, po raz kolor biały.